Siemanko, jak to przy sobocie, pokazuję, co się dzieje na moim parapecie. Na górnym parapecie słońca znacznie mniej, no niestety dach, wysunięty dach troszeczkę blokuje te promienie słoneczne, ale i tak jestem bardzo zadowolony z efektów, jakie w tej chwili są na papryczkach. Chociaż jak widać na zbliżeniu, no te papryczki mocno się od siebie różnią, jeśli chodzi o ich wielkość. No i tutaj to mnie troszeczkę zastanawia, ale to wszystko jest jeszcze do wyrównania. Zobaczymy. Zresztą mam jej w naddatku, więc tutaj się tym nie przejmuję. Podobnie koleandra. Nie wiem, czemu trzymam ją w domu, a nie w szklarni, ale wschodzi sobie. Myślę, że ją wyniosę tam. Niech z innymi ziołami się kumpluje. Z ciekawostek, które się tu u mnie wydarzyły, to nie wiedzieć czemu, 3 dni po wysianiu zeszła mi trawa cytrynowa na wiele różnych sposobów. Widać, że te roślinki są bardzo różne. Pierwszy raz to wysiałem. Nigdy tego nie próbowałem nawet uprawiać. I teraz jestem taki troszeczkę zaciekawiony, bo wszędzie na tych nasionkach pisało, że wschody po około 3 tygodniach. U mnie są wschody po 3 dniach. Więc co tak naprawdę było w tych nasionkach, co tam było w tym woreczku, tego ja nie wiem. Jeśli ktoś to wysiewał, ma pojęcie, niech napisze w komentarzach, czy to chociaż wygląda jak młode siewki trawy cytrynowej. Jedną tackę z pomidorami wyniosłem, tą dolną, która ma więcej słońca, jeszcze tutaj zostawiłem, ale część już na pewno dzisiaj, jutro trafi mi do szklarni, już do gruntu. Tutaj też tak trzymam na parapecie jedną papryczkę osobno w butelce. Ona była w taki sposób w ogóle przepikowana, że wsadziłem ją na samo dno i dosypuję ziemię. Po to, aby zobaczyć, jak mniej więcej wygląda proces ukorzeniania tych papryk na łodydze. Po prostu ciekaw jestem, dokąd te korzonki się tutaj ukorzenią. Możliwe, że jeszcze dzisiaj dosypię znowu do pełna doniczkę, tak aby sprawdzić zdolność wytwarzania korzonków na łodydze i mniej więcej czas, w jakim to nastąpi. No pomidory, no przyznam szczerze, spokojnie o 2 tygodnie przesadziłem. Jeśli chodzi o termin wysiewu, trzeba było spokojnie do tego 25 się wstrzymać. No ale jak to ja co roku w gorącej wodzie kąpany. To jeszcze pokażę. W batacie pojawiło się, że tak powiem, drugie pnącze, czy jak to tam nazwać. Troszeczkę jestem zawiedziony tempem przyrostu, że tak powiem, tego batata, no ale nic na to nie jestem w stanie poradzić. Ma takie warunki, jakie ma. Może w przyszłym roku wcześniej się za to zabiorę. Jakieś doświetlenie LEDami, czy nawet zwykłą żarówką. No wszystko wyjdzie w planach. Melony, okidoki. Kiwano też już powschodziło z tego nowego siewu. Tutaj jeszcze jakaś tam resztka koleandry mi się wysypała do ziemi, to wsypałem tą całą ziemię do tej doniczki. No i jak widać wschodzi. Tam w środku są zasypane kawałeczki kurkumy. Na razie jej tam nie ruszam. Za kilka dni po prostu rozgrzebię tą ziemię, zobaczę, jak one wyglądają i albo przesadzę to do osobnych doniczek, albo po prostu zrezygnuję z uprawy z tych kawałków i znowu kupię kolejne, by zobaczyć, czy będzie jakiś lepszy efekt. Z imbiru, tego przynajmniej, który tutaj na parapecie był wysadzony, naprawdę słabiutko, słabiutko, tylko 3 kawałeczki mi ruszyły. Za to kolejny imbir, który kupiłem, pięknie ruszył w kuchni, w koszyczku. W tej chwili jest w szklarni przysypany ziemią. Zobaczymy, jak sobie tam poradzi. Jednak tam temperatury znacznie niższe, ale trzymam za niego kciuki. No i moja chluba na ten rok. Póki co arbuzy bardzo ładnie się rozrastają. Już są duże sadzoneczki. Tu widać. Tutaj już wszystko fajnie wygląda. Ja tego tak nie zostawię. Ja te arbuzy przynajmniej częściowo przytnę, tak aby one się krzewiły. Tutaj można już spostrzec, że moje arbuzy już chcą powoli kwitnąć. Dobry znak.
Poprzednim razem, kiedy arbuzy u mnie ładnie wyszły na ogrodzie, właśnie podobnie to wyglądało, dlatego się cieszę. Zobaczmy, co tam w szklarni. Zapraszam do szklarni. Póki co naprawdę spisuje się rewelacyjnie. Jest to chyba najlepsza inwestycja jak na razie, jeśli chodzi o warzywa w moim ogrodzie. Na początek coś, co mnie najbardziej cieszy w tym wszystkim, to jest to, że tam zazieleniły się kuwetki, że powschodziły kwiatki, no to fajnie, spoko. Ale raptem tydzień od wysiania mam już tutaj szpinaczek nowozelandzki, który wschodzi, oraz mam rabarbar, który rzekomo potrzebuje naprawdę dużo czasu, aby wzejść z nasion. A raptem tydzień z malutkim haczykiem od wysiewu minęło. Jest naprawdę fajnie. Szałwia jeszcze czeka, bo to dopiero co nasionka wrzucone w ziemię, jeszcze do tego wszystkiego dwa razy przesuszona, to powiedzmy nie łudzę się, ale na przykład cynie czy maciejka bardzo ładnie. Tutaj zioła również, jedynie co to ta bazylia cytrynowa bardzo słabiutko. Nie wiem czemu ona tak słabo wschodzi w porównaniu do innych bazylii. Na przykład tam z przodu jest bazylia czerwona, no to stąd widać jak ładnie powschodziła, a była dużo później wysiana niż te. Moje pomidorki balkonii również są spoko, natomiast ta rozsada, która tutaj jest, można powiedzieć, że prawie że od początku kwietnia, o ile nic nie pomyliłem, no to tak troszeczkę gorzej, jednak w kwietniu te kilka dni, kiedy temperatura spadała poniżej zera, dała im się w kość, mimo że tu szklarni zatrzymała się ona jeszcze przed tym zerem, to jednak no widać, że no troszeczkę to zabolało. Tutaj są wysiane kukurydza i słonecznik gigant. Dlatego w ten sposób, bo jeszcze nie mam przygotowanych grządek dla nich wszystkich, postanowiłem, że sobie zrobię to z rozsady, skoro jest szklarnia. To troszkę poeksperymentuję. Gdzieś tam znalazłem, że niektórzy mają kukurydzę w szklarni. Mówię, czemu bym nie miał spróbować i nie posadzić ze 3-4 sztuk gdzieś tutaj w rogu i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Poro, o którym wspominałem na ostatnim filmiku. Co tutaj jeszcze jest? A tutaj schowały się sery. Bardzo fajnie tutaj w półcieniu rozrasta się moja mięta. Liczę na to, że rozkrzewi się i też, że duże ukorzenie z niej gałązek, tak aby ją troszeczkę roznieść po ogrodzie. To jest ta przyprawa, którą no, u nas się sprzedaje pod nazwą Magi. I jest to, wiąże się z tym, że ja wiem, że wszyscy kojarzą, że Magi to lubczyk, ale ta przyprawa po prostu w zapachu jest nie do odróżnienia od typowej przyprawy w płynie Magi. Litwa. Tutaj jeszcze jakieś kwiatki, tam już schodzi pietruszka naciowa, koperek, czomber. Oczywiście zmieniło się to, że nie ma już tutaj łowca os. Tutaj już nie ma szpinaku. Została przygotowana, że tak powiem, już grządka dla pomidorków. Jest to związane też z tym, że no jednak pospieszyłem się mocno w tym roku, tak jak i w zeszłym, i 2 lata, 3 lata temu i tak dalej do tyłu z tym sianiem pomidorów, dlatego teraz muszę je szybciej przenieść do szklarni. Zapowiadają same ciepłe dni, więc spoko. Pozostało mi jeszcze tylko przygotować, mam taki szpikulec zrobiony do nakuwania tego wężyka, żeby powkładać już te moje wężyki z kroplownikami też. I ta strona będzie czekała, znaczy będzie czekała, będzie już obsadzona pomidorami, a pomiędzy te pomidory trafią jeszcze inne warzywka. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i życzę miłej soboty.